Dlaczego opaska na kolano Tobie nie pomoże? Dlaczego wszystkie opaski, które zakładacie na kolana, nie pomogą w Tobie w bieganiu, czy nie pomogą Tobie w ogóle znieść tego bólu i naprawić Twoich mięśni? Cześć, ja nazywam się Paweł Mattner, jestem fizjoterapeutą, trenerem biegania, a Ty znajdujesz się na kanale Mattner Running Team. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to kliknij i subskrybuj kanał, aby niczego nie przegapić. Jeżeli film się Tobie będzie podobał, zostaw łapeczkę w górze. Jedziemy! Dlaczego opaska na kolano Tobie nie pomoże? No przede wszystkim dlatego, że ból Twojego kolana spowodowany został nieprawidłową biomechaniką, nieprawidłową pracą mięśni, przeciążeń struktur więzadłowych, ścięgnistych itd., itd. Stąd się pojawił ból. Oczywiście jest mnogość przyczyn, może zapadająca się stopa do wewnątrz, może ograniczenie ruchomości w biodrze, za słaba czwórka, za słaba dwójka, przykurcze i tak dalej. Jest wiele przyczyn, tutaj trzeba to rozpatrywać indywidualnie, ale jeżeli Twoje mięśnie nie pracują prawidłowo, są osłabione, no to dokładając różnego rodzaju opaski i tak dalej, no to wyłączasz dalej te mięśnie, one i tak dalej nie pracują. Masz ten takie zabezpieczenie w cudzysłowie pod postacią tej opaski, która dalej utrwala u Ciebie brak pracy tych mięśni, więc Twój układ nerwowy nie jest nauczony wysyłania bodźców, stymulacji, wysyłania informacji do mięśni, żeby działał, żeby pracował, no bo nie potrzebuje tego, bo robić za niego to ta opaska, więc uczysz lenistwa swoich mięśni, swój układ nerwowy i nie wykluczasz tego bólu, tego błędu, on po prostu znika, no bo mięśnie się zregenerowały, stan zapalny zniknął, tak? Ale kontuzja, czy ta wadliwa biomechanika, czy osłabione mięśnie, one dalej będą, bo Ty ich nie trenowałeś, bo Ty uczyłeś ich właśnie tego, żeby były leniwe, tą właśnie opaską na kolano, którą założyłeś. Ona Tobie w zupełności, wręcz można powiedzieć, przeszkadza, no bo wyuczasz. W psychologii jest coś takiego jak wyuczona bezradność, tak? Dokładnie tutaj można to tak samo przełożyć, że uczysz tej bezradności, żeby te mięśnie nie pracowały, no bo mają tą opaskę, opaska wykonuje za nie tą robotę i mięśnie jak były słabe, tak są słabe. Jak gdzieś było przykurczenie, tak jest przykurczenie. Jak gdzieś miałeś ograniczoną ruchomość, tak dalej masz ograniczoną ruchomość, więc w żaden sposób sobie nie pomogłeś, a wręcz można powiedzieć zaszkodziłeś, no bo też odruchowo wtedy byś pracował w taki sposób, że przenosisz ciężar na drugą stronę, na drugą kończynę i dochodzi tutaj do szeregu kompensacji, czyli znowu nadmiernej pracy, gdzieś tam przeciążeń, bo jeden żołnierz nie pracuje, no to trzech innych musi zbyt mocno za niego pracować i tak też się dzieje w Twojej postawie, w Twoich mięśniach, w Twojej technice biegu, czy w ogóle funkcjonowaniu na co dzień, więc trzeba zdiagnozować problem, co było przyczyną tego bólu, a nie zakładamy bezmyślnie opaski na bolące kolano, czy gdzieś tam, nie? To w niczym nie pomoże. Może faktycznie Tobie gdzieś tam się czujesz, że Cię nie boli, no bo właśnie ten stan zapalny, czy chociażby ta opaska przypomina Ci o tym, żeby odciążać te kolano, żeby to nie bola, żebyś nie pracował zbyt mocnym kolanem, ale tak jak dalej mówię, mięśnie, które miałeś osłabione, dalej są osłabione, mięśnie, które są przykurczone, dalej są przykurczone, Twoja technika biegu, jak była słaba, tak dalej jest słaba, a nawet można powiedzieć, że będzie gorsza przez tą opaskę, więc tu się nic nie zmieni, pojawi się następna kontuzja w tym samym miejscu albo w innym, a Ty się będziesz dziwił, że no, ja przecież miałem opaskę i ona miała mi pomóc. No nie, to tak nie działa. Biomechanika jest tutaj, nie jest łaskawa. Jeżeli coś nie pracowało, to dalej nie będzie pracowało, no bo nie nauczyłeś się tego wykonywać, nie nauczyłeś mięśni, że muszą pracować, reagować na bodźce, nie rozciągnęłeś mięśni przykurczonych. To. Krótki film. Miejmy nadzieję, że da Wam do zrozumienia co nieco o tych właśnie opaskach, które w cudzysłowie nawet ogłupiają Wasze mięśnie, więc napisz w komentarzu. Nie zakładam opaski. Jeżeli znasz kogoś, kto biega z taką opaską, podeślij tej osobie ten film, udostępnij na Facebooku. Niech się uda do fizjoterapeuty, niech popracuje nad swoją motoryką, nad kontrolą motoryczną, nad siłą, elastycznością, sprawnością, mobilnością swoich mięśni, swojego ciała, bo opaska za niego tego nie zrobi. Opaska uczy tej wspomnianej wcześniej wyuczonej bezradności, więc tutaj po prostu to jest leniuchowanie, odczekiwanie problemu, bo stan zapalny, on potrzebuje po prostu czasu i bólu, żeby zniknąć, a problem biomechaniczny jak był, tak jest,
i będzie, i nawet można powiedzieć, że będzie się pogłębiał, bo pracujemy w zupełnie jeszcze innym wzorcu ruchowym, mając dokładając do tego jakieś opaski i tak dalej, pojawiają się inne kompensacje, więc tylko będzie gorzej. I z tym Was pozostawiam. Paweł Matner, pozdrawiam, cześć!